Gdańsku przedstawić jeden z postulatów Stowarzyszenia Solidarni 2010. Proszę Państwa, jak wszyscy tutaj wiemy, nie wie tego być może reszta Polski, ta reszta, która głosuje na Platformę, w Polsce nie było dekomunizacji, nie było deubekizacji, nie było reprywatyzacji, wielu rzeczy w Polsce nie było. Po prostu ten PRL trwa. I takim najbardziej newralgicznym miejscem, w którym trwa komuna, jest właśnie polskie sądownictwo. I Stowarzyszenie Solidarni 2010 z kilkoma jeszcze innymi ugrupowaniami patriotycznymi, między innymi z polskimi przedsiębiorcami, postulują, aby kiedy odzyskamy wolność, bo wiadomo, że nie teraz, kiedy odzyskamy wolność, a miejmy nadzieję, że będzie to już niedługo, aby przeprowadzić w sądownictwie opcję zero. To znaczy zwolnić wszystkich co do jednego sędziów i przyjąć już tych, którzy są tego godni. Dotyczy to nie tylko sędziów, ale również prokuratorów. Także opcja zero dla sądownictwa. Opcja zero dla sądownictwa. Opcja zero dla sądownictwa. Opcja zero dla sądownictwa. Proszę Państwa, a teraz chciałbym zapowiedzieć pana Justyna Chylczyka. A nie, przepraszam, emocje, przepraszam, bo tutaj miałem zamieszanie z kartkami. Tutaj mamy bohatera. Przed nami, pamiętacie Państwo, bodajże 1,5 roku temu poleciał tort w odpowiedniego człowieka. Mamy tutaj pana Zygmunta Miernika, który ten rzut wykonał. Prosimy do nas. Słuchajcie, to nie to, to był tylko symbol. Zamykali wcześniej Adama, Słomkę, zamykali mnie czy inne osoby, tak jak tutaj Grzegorza. I tylko to był taki lot muchy brzeń. Postanowiliśmy zrobić coś, co zwrócił uwagę na wymiar niesprawiedliwości. Jak to możliwe, że dziadziuś był w NKWD i skazywał polskich patriotów? Później była córeczka, która musiała chronić dziadusia, swojego tatusia, a teraz córka wnusia. To jest klan jeden rodzinny przestępczej mafii sądowniczej. Bo mamy sądy niezawisłe. Bo są albo za bogate sądy, albo za odry. A my chcielibyśmy, żeby w Polsce były sądy nadwisły, a nie zawisły. Ani za odry, ani za Boga, tylko nasze polskie sądy. Nie może być tak, że sądy chronią władzę. Oni się nawzajem chronią. Sądy chronią prokuratorów, prokuratorzy chronią sędziego. Ten aparat ucisku wzajemnie jak za komuny. Tylko już teraz się nie patyczkują, pokazują oni, że ważny, nieważny. Mam takie widzimisię. Jak pociągnąć sędziów do odpowiedzialności? Nie da się. Dlatego, żeby w tym kraju cokolwiek zmienić, trzeba zacząć od wymiaru sprawiedliwości. A żeby zmienić wymiar sprawiedliwości, to musimy się dostać na wiejską. Słuchajcie, nie mówcie, że się nie da, że Polska sprzedana, że i tak dalej, że tu się nic nie da zrobić, sami agenci, sami złodzieje. Myślę, że żaden z nas nie uważa się tutaj za złodzieja. A więc organizujmy się do wyborów samorządowych, nie na wypchaczy listy. Róbmy wspólne komitety razem do parlamentu, bo to jest jedyna droga. No, nie uważam, że ulica jest od strajków i zady. No jak będzie trzeba, to i ulica będzie potrzebna, ale spróbujmy inaczej, demokratycznie. Nie przejmujmy się, że nas nazywali warchołami, zadymiarzami, przeróżne mieliśmy, a teraz mówią na nas polscy bandyci. I to jest zaszczytne miano. Bo kiedy pędził car powstańców na Sybii, to pędzili polskich bandytów.
kiedy bohater narodowy, generał Jaruzelski, łapał polskich bandytów, to go nazwali człowiekiem honoru. Hańba. A teraz na nas mówią polscy bandyci, no bo jak to inaczej może być, sprzeciwiać się Tuskowi i jego ugrupowaniu. Tak, jestem, mam ten zaszczyt, tytuł i nie ukrywam. Proszę Państwa, najważniejsze trzymać się razem. Nie daj mi się podzielić, nie daj mi się zwariować, że ten taki śmaki owaki, bo zamiast ta opozycja wspólnie iść razem. Z jednym hasłem, to albo jest ryży, albo piegowaty, albo garbaty, albo zezawaty i nas dzielą. Nieważne, czy piegowaty, zezawaty, ten, co jest uczciwy, kocha Polskę, niech idzie razem. Wspólnie do zwycięstwa. I zwracam się do osób młodych. Kto do młodych? Nie 18-19 lat. To już nasze dzieci. 30-paroletnie, 40-letnie. Czas zrobić wstrząsy wtórne. Myśmy w latach 80., 86. zrobili trzęsienie ziemi. Po każdym trzęsieniu ziemi muszą przyjść wstrząsy wtórne. Bo nie o taką Polskę myśmy się walczyli. Nie po to myśmy byli w więzieniach, w obozach internowania. Nie po to nas wyrzucono z pracy. Żeby było to, co jest teraz. Jak tamto nie miało prawa zostać, co byśmy owalili, komunizm, to dzisiaj to, co jest w kraju, nie ma ani godziny prawa dłużej być. Bo was w Modlinie jest miejsce na zmywaku. Mamy tutaj prawo, młode matki mają tu rodzić dzieci, a nie w Anglii. Nie dajmy się. Dziękuję za uwagę.